polski Fiat 125P Coupé. Po tym, gdy rozpoczęła się produkcja Fiata 125P, czyli dużego Fiata, FSO zaczęło też budować, projektować różne wersje nadwoziowe, modyfikacje tego samochodu. Jedną z nich był Fiat w wersji coupé, chociaż należy od razu pamiętać, że oczywiście nie miał być to samochód, który miał trafić do produkcji seryjnej. Musimy sobie to uzmysłowić, że nigdy nie było szans na to, żeby duży Fiat w wersji coupé kiedykolwiek trafił do produkcji. Nie było takiego pomysłu, nie było zapotrzebowania, może jakieś zapotrzebowanie by się znalazło, ale raczej nikt nie miał zamiaru wprowadzać tego samochodu do produkcji. A model coupé, czyli Fiat 125P, pojawił się w 1971 roku. Jego karoseria została stworzona, zaprojektowana przez Zbigniewa Watsona i można powiedzieć, był to wygląd, który wówczas był bardzo popularny, jeśli chodzi o samochody sportowe, zwłaszcza włoskie samochody sportowe. To bardzo imponujące nadwozie zostało wykonane z tworzyw sztucznych, które zostały wzmocnione włóknami szklanymi. Oczywiście tutaj nie doszło do żadnych zmian, jeśli chodzi o płytę podłogową normalnego Fiata 125P, tylko to nadwozie zostało dostosowane do tego podwozia. Ale i tak spowodowało to, że wymiary tego samochodu się troszkę zmieniły. Należy pamiętać, że ten coupé był troszkę dłuższy i szerszy, jeśli od tej bazowej wersji. To wszystko było spowodowane przez to, jak ukształtowane było to nadwozie. Oczywiście nadwozie bardzo ładne. Należy powiedzieć, że to nadwozie naprawdę robi wrażenie. Ale te zmiany również dotknęły wnętrza. Wprowadzono nowe fotele z zagłówkami. Wprowadzono to oczywiście duże słowo. Tu należy zaznaczyć, że to był tylko taki prototyp, czy raczej pokaz możliwości FSO i można powiedzieć pokazanie, że jeśli da nam się możliwość, to jesteśmy w stanie takie coś stworzyć. Więc we wnętrzu też doszło do zmian i zastosowano nowe fotele z zagłówkami, kierownica była mniejsza, deska rozdzielcza była z włoskiego Fiata 125 Special, czy Speciale, nie wiem jak to się wymawia, zależy chyba od państwa, od języka. I te zmiany naprawdę były bardzo duże. Nie dotyczyły one tylko wyglądu, ponieważ do Fiata Coupé, do polskiego Fiata 125 Coupé trafił silnik 1.5. Była to zwykła, normalna, czterocylindrowa, rzędowa jednostka, ale wprowadzono szereg, można powiedzieć, zmian, które zwiększyły moc do około 90 koni. Czyli mamy około 20 koni zysku. Wyjściowo było 70, po zmianach, które obejmowały m.in. nowy układ dolotowy, układ wydechowy, ale też dwa gaźniki zamiast jednego, udało się zwiększyć moc do 90 koni. Doszło do zmiany parametrów, jeśli chodzi o ten silnik, ponieważ na przykład ta maksymalna moc była osiągana przy wyższych obrotach. Nie jak do tej pory w tym silniku 5400 obrotów, tylko około 6500 obrotów na minutę. Ale i tak poprawiło to osiągi, pomimo tego, że ten samochód był troszkę cięższy niż wyjściowy duży Fiat. Musimy wiedzieć, że tutaj pomimo tego, że ten samochód ważył prawie tonę, około 990 kg, czyli jednak więcej niż zwykły duży Fiat, to te jego osiągi były zdecydowanie lepsze. A prędkość maksymalna mogła wynosić około 170 km na godzinę. Nie wiemy, jak ten samochód znosiłby takie długotrwałe, można powiedzieć, użytkowanie, ponieważ to był taki tylko projekt, to był tylko taki pokaz możliwości. Jeśli chodzi o jakość tego wyprodukowanego egzemplarza, była ona dyskusyjna. Zmiany wprowadzono również w zawieszeniu, w tylnym zawieszeniu, tak żeby, można powiedzieć, ten samochód był przystosowany do tych wielkich możliwości, jakie dawał mu ten silnik. Tutaj się nie śmieję. Oczywiście 70, a 90 koni to jest jednak jakaś różnica. Oczywiście nie muszę wspominać o tym, że silnik był umieszczony z przodu, a napęd był przekazywany na oś tylnią.
Tak to wtedy wyglądało. Skrzynia biegów była czterobiegowa, manualna i przeniesiono ją z okolic kierownicy, tak to jeszcze te czasy, na, można powiedzieć, podłogę. Długość wynosiła około 430 cm, szerokość 178 cm, wysokość 132 cm, rozstaw osi 2,5 metra. Musimy pamiętać, że o ile ten rozstaw osi się nie zmienił, to tak jak powiedziałem, te wymiary troszkę się zmieniły, ponieważ te plastiki, no plastiki, złe określenie, ponieważ ta nowa bryła, to nowe nadwozie, zderzaki, te kształty doprowadziły do tego, że no ten samochód zwiększył swoją wielkość. To tak jak dzisiejsze liftingi, nowy zderzak, nowe nadkola, nakładki i mamy troszkę inne wymiary. Jeśli chodzi o przyspieszenie do 100 km na godzinę, no jest ono nieznane, podobnie ze spalaniem, ale musiało ono być zdecydowanie wyższe niż w przypadku tej zwykłej wersji, tej 70-konnej. Zmieniono wiele rzeczy, samochód stał się cięższy, może poprawiła się aerodynamika, ale tutaj do takich informacji nie dotarłem. Co ciekawe, jeszcze jeśli chodzi o koła, to wyposażono ten samochód w 13-calowe alumfelgi, a szerokość opon wynosiła 185 cm, czyli to były 185 na 70. Jako że to było coupé, to był to samochód, który posiadał dwoje drzwi. Z tyłu znajdował się bagażnik, ale nie był to samochód pięcioosobowy. Był to samochód czteroosobowy, 2 plus 2. Chociaż z powodu tego nadwozia to miejsce w tylnej części było dosyć nieduże. No i tam po prostu pasażerowie, jak w każdym samochodzie tego typu, dostawali się dzięki przednim siedzeniom, które się pochylały, no i można było tam wsiąść. Nie wiem, jak się wsiadało, ale podejrzewam, że nie było to zbyt coś przyjemnego. Bagażnik, jak na tego typu konstrukcję, miał oczywiście być dosyć duży. Więc powstał taki samochód, który był, jakby to powiedzieć, czymś, co prezentowało możliwości fabryki samochodów osobowych, że jeśli będzie taka chęć władz, takiej chęci nie było, chociaż jak najbardziej ten polski Fiat 125 Coupé zrobił bardzo duże wrażenie i w prasie, i wśród społeczeństwa, i wśród władz, to, że takie coś może trafić do produkcji. Pamiętajmy, że ten pierwszy egzemplarz, jeszcze nie wspomniałem, że tylnie koła lekko się chowają, lekko są zakryte przez nadwozie, co też fajnie wygląda, ale chodzi o to, że ten samochód pokazywał, że mamy taką możliwość, że jeśli będzie taka potrzeba, taka chęć, to będzie mógł powstawać taki polski samochód sportowy i będzie mógł trafić do produkcji seryjnej. Przecież jest możliwość produkcji wersji pick-up, wersji kombi, więc jest też możliwość produkcji samochodu sportowego. Jednak musimy pamiętać, w jakich czasach to było i że tego typu, można powiedzieć, samochód no nie był tak mile widziany, jeśli chodzi o produkcję tych samochodów. Potrzebne były duże ilości samochodów w zwykłych, można powiedzieć, nadwoziach, a myślę, że na pewno klienci w dosyć dużej liczbie by się znaleźli. Wtedy też byli ludzie równiejsi od innych i myślę, że oni właśnie poruszaliby się tego typu samochodem. Gdyby został oczywiście doprowadzony do lepszego stanu, gdyby to nadwozie po prostu zostało niejako no, doprowadzone do stanu, w którym można by już je produkować i myślę, że byłoby to możliwe. Ponieważ tutaj zmieniło się głównie to nadwozie. Te zmiany dotyczące silnika, podwozia, zawieszenia, wnętrza były po prostu nieduże. Były po prostu na tyle proste do wprowadzenia do produkcji, że raczej nie powinno być z tym problemów. Nadwozie myślę, że też byśmy byli w stanie produkować. I teraz taki Fiat 125 Coupé byłby jednym chyba z największych rarytasów. Pick-up, wersja pick-up, czy też inne wersje byłyby po prostu w porównaniu do niej czymś o wiele mniej spektakularnym. Niestety ten samochód nie trafił do produkcji, w ogóle tego nie planowano. A oczywiście szkoda. Więc może zakończmy, nie roztrząsajmy już tego prototypu polskiego samochodu sportowego. Tych prototypów mieliśmy dużo i warto oczywiście o nich wspominać.
Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały i zapraszam na mój główny kanał. Link znajduje się w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.